Od pamiętnych dni wrześniowych nie przemawiałem jeszcze do kraju. Jestem głęboko wzruszony, gdyż mam lat 74 i może głos mój dochodzi do Polski raz pierwszy i ostatni. Nie chcę tu bronić siebie i swego rządu, ale przedstawić warunki, które spowodowały klęskę kampanii wrześniowej. Prowadziliśmy politykę neutralności w stosunku do obydwu naszych potężnych sąsiadów. Polska nie upadała, ale rozwijała się i szła wzwyż. Dlatego naród niemiecki rzucił się na nas pod wodzą zachłannego szaleńca Hitlera, a naród rosyjski wsadził nam nóż w plecy z nakazu chytrego Stalina. Walczyliśmy ofiarnie i z poświęceniem przez kilka długich tygodni. Czy mogliśmy jednak walczyć dłużej? Przecież ci sami Niemcy w kilka miesięcy później rozbili wojska Holandii, Belgii, Francji i Anglii. A z tymi samymi Sowietami liczy się dotychczas i unika walki cały świat demokratyczny. Nie zbroiliśmy się dostatecznie, bo nie mieliśmy na to środków, choć przewidywaliśmy narastającą grozę już od roku 1933, gdy marszałek Piłsudski proponował wojnę prewencyjną przeciw Hitlerowi. Europa, która miała nam pomóc w myśl zawartych z nami traktatów, nie zbroiła się, choć miała na to środki. Nam odmawiała również pieniędzy na przygotowania wojenne, by nie prowokować Hitlera. Toteż przez pierwsze 3 dni wojny walczyliśmy sami i dopiero nasza zdeterminowana postawa zmusiła rządy Anglii i Francji do wypowiedzenia wojny Hitlerowi. To jednak bez niesienia nam przyrzeczonej pomocy i odciążenia nas przez zaatakowanie Niemiec z zachodu. Wszak jeszcze w kwietniu 1940 roku generał Ironside, dowódca wojsk angielskich, pisze: ze zgrozą myślę o tym, co byłoby się stało, gdyby Niemcy byli uderzyli na nas od początku, gdy nie mieliśmy żadnej armii. Ambasador francuski w Warszawie, Noel, pisze w raporcie do swego rządu w czerwcu 1939 roku: naród polski jako całość wykazuje dużo zimnej krwi i dostosowuje się dosyć posłusznie do środków ostrożności i umiarkowania stosowanych przez władzę. Kierujące czynniki robią wszystko możliwe, by zabezpieczyć wszelkie przygotowania konieczne do obrony kraju. Nie zaniedbują niczego, by zyskać na czasie i opóźnić konflikt. Gdy wybuchł ten konflikt, znaczony hukiem bomb lotniczych i chrzęstem czołgów niemieckich, walczyliśmy i jednocześnie robiliśmy wszystko, by przyspieszyć wydatną pomoc przymierzeńców, na którą mieliśmy prawo liczyć. Nie było bowiem i nie ma do dziś dnia narodu, który sam jeden zdołałby oprzeć się jednoczesnemu, dwustronnemu uderzeniu ówczesnych potęg Niemiec i Sowietów. Niestety, pomoc, do której obowiązani byli sprzymierzeni, nie nadeszła. Pobici nie ulegliśmy. Nasz wrzesień, mimo klęski, jest miesiącem krwi i chwały.